Mamy bardzo ważną okazję. 50 lat praw miejskich Kuźni Raciborskiej, a myślę, że 50 drzew na 50-lecie i takie było hasło tejże akcji. Dzisiaj właściwie zaczynamy, to jest początek akcji. Ta akcja będzie trwała do, myślę, gdzieś miesiąca października, bo jest parę miejsc takich ważnych dla nas do obsadzenia, między innymi tutaj linia kolejowa. Dzisiaj rozpoczynamy, tylko zostaną 3 drzewka posadzone wzdłuż tutaj linii kolejowej, natomiast docelowo chcemy tych drzewek tutaj posadzić około 20, żeby osłonić mieszkańców przed dźwiękiem, przed zanieczyszczeniami kolei na przyszłość. Tu akurat wzdłuż kolei będą to przepiękne buczki, które będą zdobiły i osłaniały tutaj domki, które stoją wzdłuż kolei. Ale nie tylko to, bo mamy też parę takich ciekawostek, jak przy cmentarzu posadzona sosenka na pniu czy na skwerze Szonawy. Ja myślę, że to są bardzo ważne miejsca dla mieszkańców i ważne na te 50 lat praw miejskich, bo cmentarz czy skwer, który już jest przez mieszkańców nazywany skwerem Szonawy, są miejscami bardzo ważnymi. Skąd pochodzą sadzonki? Sadzonki akurat zaproponował nam jeden z naszych przedsiębiorców, pan Jacek Rzepecki, i tych sadzonek rzeczywiście chcemy, żeby było około 50, ale współorganizatorami jakby tej akcji są między innymi szkoła, Zespół Szkół Ogólnokształcących Kuźni Raciborskiej i stąd właśnie obecność młodzieży i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zależy nam na tym, żeby poprzez to, co przekażą panowie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, żeby młodzi ludzie się czegoś nauczyli. Taka bardzo fajna rzecz, która mi utkwiła gdzieś tam w głowie, że panie z Uniwersytetu w momencie, kiedy młodzież obawiała się, co się stanie z tymi drzewkami, stwierdziła, przecież my mamy bardzo fajną, cudowną młodzież, która nie niszczy i będzie szanowała, będzie chodziła wokół tego wręcz, nie? I młodzież to potwierdziła. Ja myślę, że takie zapewnienie, że oni są pewni tego, że jest wszystko okej, daje młodzieży taką szansę, że no, musimy tego przypilnować, będzie wszystko dobrze.